Cześć. Znajduję się właściwie w fajnym, specyficznym miejscu, bo to jest jak gdyby granica pomiędzy Andaluzją a Murcją. Gdzie to jest? Łatwo można wygooglować to miejsce. Jestem dokładnie na tej granicy i przy tej przepięknej zatoce. No to go! Kolejną. Jedno z wielu generalnie tego typu atrakcji na wybrzeżu to jest Puerto de Cartagena, akurat tutaj, czynne od 9-19 w weekend 10-14, a chodzi o latarnię. Zamierzam wdrapać się na nią i zobaczyć, jaki jest z niej widok. Może wolno wchodzić na górę, zobaczymy. Miejscówka przednia. O, jest dynamicznie, kolejne miejsce w ciągu jednego dnia, kilka. I fajna tam laguna się ciągnie, o której powiem niebawem. Miejscówka w połowie zajęta, parking ogólnodostępny, gratisowy. A ja idę go na górę. Ładne są pejzaże, można też się zatrzymać w poboku. Nie trzeba na tym parkingu, są uliczki. Po sezonie, jak zwykle, wszystko można. I ostatnie trzy kroki. Raz, dwa, trzy. Jestem u podnóża tej latarni. Olbrzymi plac. Pomieści niejedną wycieczkę z Niemiec. Właśnie tu i podjechała. Cały autobus. Zaraz będzie tu dużo ludzi, ten niebieski. Wojażowan stoi o tu. O, no i sami widzicie, ciekawe do wieczora, jak się wypełni, jak będzie wyglądać. Fajny widoczek, chociaż wcale nie jest wysoko, natomiast atrakcją jest oczywiście o ta oto lagunka, ta zatoczka. Zobaczcie, jak przyjemnie to wygląda. Czyż nie bajkowo? A latarnia jednak nie jest do zwiedzania i wchodzenia na górę, a Concita Previa, czyli niestety jak prywatne wejście jest zamknięte. No i już skończyło się. Takie tutaj wypusty są. Generalnie tu radio coś by na tym napisie było, tak? No i są antenka specjalna radiowa. Tak to wygląda. A ten półwysep i typowa deweloperka się ciągnie aż do końca. Cały. Tysiące ludzi w sezonie. Tysiące. Każdy budynek to jest tysiąc. Niesamowite. Jeszcze raz widok z kierunku latarni na to miasteczko. Te charakterystyczne domki letniskowe. Jeden obok drugiego i taka mała zabudowa. Same stare miasteczko, tak. Dopiero tam się drapacze chmur ciągną. A tak tutaj, z tym portem miejscowo jest bardzo przyjemna. Takie małe klifenki. Tak jak tu. Jest spokojnie, fajnie. Podoba mi się. A na horyzoncie górki. Pięknie. Mały te z wody. Zimna. 16 stopni. Może 17. No i kolejny dzień stycznia.
Pierwszy tydzień. Jaki dzień, już nie liczę. Bo nie o to chyba chodzi. Chociaż można być skrupulatnym. Ja natomiast mam małe wyzwanie. Te pionki stojące na wybrzeżu. Taki mały półwysep helski dla mnie to jest, powiedzmy. Się ciągnie całkiem tam daleko. Tam skałka jest taka mała, wystająca z góry. Ale do czego zmierzam? Chcę zobaczyć te pustkowie, bo to podejrzewam świeci pustkami. To tylko w sezonie żyje, a tak to stoją te kloce. Piękna ścieżka rowerowa wzdłuż tego półwyspu. No. I jestem w pierwszej miejscowości. La Manga. No i zaczynają się te pionki. No i przejadę dalej. To są jeszcze akcenty świąteczne. Pewnie bombki palą się w nocy. Jestem cały czas na początku generalnie tego półwyspu, co to jest pierwszy, drugi kilometr. I tutaj zaczyna się ta deweloperka, która się ciągnie tam i jeżeli kamerka to oddaje, to tam do końca, do 19 kilometra w głąb. I znajduje się pod Zeusem. Jaka piękna nazwa. Jaka piękna nazwa na ten właśnie pionek. Jeden z wielu stojących na tym półwyspie pionków. Tak to wygląda. Dwadzieścia pięter. Szacunkowo na jednym piętrze jest 8 mieszkań. Zależy jeszcze jakie są, bo to jest taki dziwny układ. Może i 10, ale minimum 8 po każdej stronie. Co daje rezultat na pewno między 150 a 200 mieszkań. Słuchajcie, w takim jednym tylko klocu. Jeden kloc. Gdyby przyjąć 200 mieszkań, minimum dwie osoby, chociaż tutaj więcej jest, no to już daje 400. Jeżeli z dziećmi, 800. Jeżeli jednak większa rodzina, przekracza to 1000. Jeden kloc. Się tutaj wam spodobało, może to jest jakaś inspiracja, to można coś sobie oczywiście kupić na tym półwyspie. Ceny są zróżnicowane. 80 tysięcy nawet mały apartament można już sobie kupić. Coś z małym basenem i tarasem 300. Za 500 moduł z basenem większym. Ceny są zróżnicowane, dla każdego coś miłego. Za 800 no już trochę większy basen i dlatego i więcej może powierzchni. Ale słuchajcie, jest też tak zwana okazja, czyli za 19 tysięcy można kupić sobie box, czyli garaż. 14 metrów kwadratowych. Także macie światopogląd. To są oferty nieruchomości na tym właśnie półwyspie. Ceny od mniej więcej 80 do 800. Dla każdego coś miłego, jak powiedziałem, na każdą kieszeń. Akurat reklamują apartament za 80 tysięcy. Sypialnia z parkingiem, kuchnią i dostępem do basenu. Nie wiem, czy na tym ledzie widać coś. I na przykład można mieszkać w czymś takim. Naprawdę w tej chwili ciepło się zrobiło. 25 stopni. Niektórzy pływają, już widziałem, moczą się, chociaż woda jest taka sobie. Ja to określam jak zwykle zimny Bałtyk. No ale umówmy się, jest pierwszy tydzień stycznia 2023 roku. To póki co nara. Fajna skałka w morzu. Też można by ją zdobyć. Nara, hej!